Bardzo dziękuję za zaproszenie. Szczęść Boże wszystkim. Szanowni Państwo, najniższy ukłon wobec Was wszystkich. Otóż Pan Eugeniusz był pomysłodawcą tego, żeby wobec sytuacji, jaką przeżywamy, a zaakcentuję to, że to właśnie 40. rocznica pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II na Muchowcu, nieopodal, to tam głosił Ewangelię pracy, która dla nas jest przesłaniem szczególnym. Dla ludzi Solidarności jest to szczególnie ważne. I poprosił Pan Eugeniusz, żeby opracować takie słowo wstępu do tej publikacji, która zawiera szczególnie dwa teksty. To znaczy ten, który Ojciec Święty Jan Paweł II wygłosił w 1979 roku w Częstochowie i drugi, który wygłosił tu na lotnisku Muchowiec 4 lata później. A zarówno jedno, jak i drugie spotkanie i treści, które Ojciec Święty przekazał, to były treści związane z ludźmi pracy, z godnością pracy, z prawami ludzi pracy. Pozwólcie więc, że może rozpocznę to moje wystąpienie od zacytowania tego słowa wstępnego, które znalazło się w tej publikacji, którą Państwo macie również przed sobą. W pochmurny i deszczowy poniedziałek 20 czerwca 1983 roku ponad 1,5 miliona wiernych zgromadziło się na lotnisku Muchowiec w Katowicach, słuchając w skupieniu i z wielką uwagą papieskiego przesłania zawartego w Ewangelii pracy. 40. rocznica tamtego niezwykłego, budującego, pełnego entuzjazmu oraz pokrzepienia spotkania stanowi dobrą okazję, aby przyjrzeć się ponownie tej jakże istotnej i ważnej treści przemówień skierowanych przez papieża Jana Pawła II do ludzi pracy. To okazja, by uświadomić sobie, jak głęboka, konkretna i aktualna jest nauka społeczna Kościoła dotycząca pracy i godności człowieka. Refleksja nad nią powinna nas dzisiaj mobilizować do działań podejmowanych w jej duchu dla dobra nas wszystkich. Wielkie przemiany w Polsce i w Europie w dużej mierze wiążą się z postacią Ojca Świętego Jana Pawła II. Wybór kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową w 1978 roku poruszył serca Polaków, wlewając w nie nadzieję. Pierwsza pielgrzymka papieża Polaka do naszej ojczyzny w roku następnym dała poczucie wspólnoty i siły narodowi słuchającemu papieskiego przesłania, poczynając od tego na Placu Zwycięstwa w Warszawie w dniu 2 czerwca 1979 roku. Tamte wydarzenia i nauczanie były bez wątpienia inspiracją do powstania solidarności ludzi pracy, uświadamiających sobie coraz bardziej i wyraźniej swoją godność i wartość wykonywanej pracy. Zagadnienie pracy i godności jej, godności człowieka, zajmowało ważne miejsce w nauczaniu Jana Pawła II. Niewykluczone, że wpływ na to miało doświadczenie Karola Wojtyły, gdy jeszcze będąc studentem w czasie niemieckiej okupacji, został zmuszony do ciężkiej pracy w podkrakowskich kamieniołomach i zakładach Solwaj. Bliski kontakt z robotnikami, towarzyszami niedoli, pozwolił na lepsze zrozumienie ich sytuacji życiowej i codziennych problemów. Temat wartości i godności pracy ludzkiej podejmował Karol Wojtyła jeszcze jako biskup krakowski, a później kardynał, między innymi podczas corocznych majowych pielgrzymek Świata Pracy do Matki Boskiej Piekarskiej, śląskiej gospodyni, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, jak ją sam nazwał. Był na te uroczystości regularnie zapraszany od 1965 roku przez biskupa katowickiego Herberta Bednoża. Przemawiał wówczas do kilkudziesięciu tysięcy
gromadzących się na piekarskim wzgórzu mężczyzn i młodzieńców. Przybliżał pielgrzymom naukę Soboru Watykańskiego II, podkreślając, że powołanie człowieka do pracy jest konsekwencją tego, iż został on stworzony na obraz Boga. A zatem człowiek, zdobywając przez swoją ciężką pracę środki utrzymania dla siebie i rodziny, podejmując się przedsięwzięć, by należycie służyć społeczeństwu, może słusznie uważać, że swoją pracą rozwija dzieło Stwórcy, czym przyczynia się do spełnienia w historii zamysłu Bożego. Człowiek, pracując nie tylko przemienia rzeczy i społeczność, lecz doskonali też samego siebie. Uczy się wielu rzeczy. Swoje zdolności rozwija, wychodzi z siebie i ponad siebie. Jeżeli się dobrze pojmuje ten wzrost, jest on wart więcej, aniżeli zewnętrzne bogactwa, jakie można zdobyć. To konstytucja duszpasterstwa o Kościele Soboru Watykańskiego II. Świadomość, że przez tę oto pracę człowiek uczestniczy w dziele stworzenia, stanowi najgłębszą pobudkę do jej podejmowania w rozmaitych obszarach codziennego życia. Na tym zakończę cytowanie słowa wstępnego. Bo chciałbym z Państwem się podzielić tą refleksją, która związana jest z tą rocznicą. Mamy tę świadomość, że Ojciec Święty tak bardzo był zaangażowany w to tworzenie Ewangelii pracy nie tylko w roku 83. To zaczęło się wcześniej. To zaczęło się, tak jak mówię, podczas pielgrzymek piekarskich. Ale potem również, kiedy w 1979 roku Ojciec Święty przyjechał po raz pierwszy do Polski. Wydawało się to wtedy rzeczą prawie niemożliwą, ale jednak stało się. I drodzy Państwo, wiemy z dokumentów, że Ojciec Święty bardzo chciał przyjechać, to wynika również z tego, co on sam mówił do nas, bardzo chciał przyjechać w roku 79 do piekar. Bo tak był przyzwyczajony od roku 65, że co roku bywał w piekarach. Jeszcze ostatnie jego przemówienie, które wygłosił przed swoim przejściem do Watykanu, to był rok 78, ostatnia niedziela maja, kiedy tak bardzo mówił o wartości rodziny, o wartości narodu, o wartości ojczyzny i pracy dla niej. Nie udało się mu przyjechać do piekar, bo władze komunistyczne wówczas, partyjne na Śląsku, nie wyraziły na to zgody. Płynęły z Katowic i ze Śląska i Zagłębia, płynęły listy do episkopatu, które brzmiały mniej więcej w podobny sposób, że pracowity lud Śląska nie życzy sobie, żeby papież przeszkadzał w pracy górnikom i hutnikom. To było bardzo bolesne, bo to dotarło do Ojca Świętego, a zatem dał tę propozycję, że skoro nie może przyjechać na Śląsk, to wtedy zaprosi Ślązaków do Częstochowy. I na Jasnej Górze 6 czerwca 1979 roku odbyło się spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z wiernymi ze Śląska i Zagłębia. Znamienne to, że takie było zaproszenie, które Ojciec Święty skierował do nas, aby na to spotkanie z Nim przybyli wierni ze Śląska i Zagłębia. I tam, na Jasnej Górze, mówił już o tej godności ludzkiej pracy. Ale, drodzy Państwo, ja myślę, że to budowanie pewnej świadomości miało miejsce bardzo wyraźnie wtedy, kiedy spotkał się Ojciec Święty ze swoimi rodakami podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w Warszawie na ówczesnym Placu Zwycięstwa. My pamiętamy, drodzy Państwo, że Ojciec Święty powiedział wtedy te słowa
niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To pamiętamy. Ale Ojciec Święty podkreślał tam również ważne treści, które, jak sądzę, miały potem wpływ na to, co się działo w Polsce w roku 80. Ojciec Święty powiedział wtedy między innymi takie słowa. Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani tego, kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. I dlatego Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski, przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi, dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi, podkreślał Ojciec Święty. Czujemy, jak jest to w opozycji do nauki socjalistycznej. Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. To ludzie mogą, powinni brać również odpowiedzialność, dopowiadam, za swoją ojczyznę. Powiedział też dalej, jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego człowieka w tym narodzie, to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej, jak w tej wspólnocie, którą jest naród. Wiadomo, że nie jest to wspólnota jedyna. Jest to jednakże wspólnota szczególna, najbliżej chyba związana z rodziną, najważniejsza dla dziejów duchowych człowieka. To dotarło do tych tysięcy ludzi zgromadzonych na Placu Zwycięstwa, ale też tych milionów, które zgromadziły się wtedy przed odbiornikami telewizyjnymi i radiowymi. Tak Ojciec Święty budował tę świadomość. Był więc ciągle z nami. Był ciągle z ludźmi pracy, z obywatelami. Potem, kiedy wybuchła Solidarność, jako, jak sądzę, reakcja pewna na te słowa Ojca Świętego, który dodał siły, był Ojciec Święty ciągle swoją pamięcią, swoją myślą, przesyłanymi sygnałami i modlitwą z ludźmi pracy w Polsce. No i potem podczas tej pielgrzymki, tego spotkania z ludźmi pracy Górnego Śląska i Zagłębia, te słowa, które wypowiedział na Jasnej Górze. Zacytuję kilka. Praca jest podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania na ziemi. Dla człowieka posiada ona nie tylko znaczenie techniczne, ale także znaczenie etyczne. O tyle tylko można powiedzieć, że człowiek przez pracę czyni sobie ziemię poddaną, o ile człowiek sam przez swoje postępowanie okazuje się panem, a nie niewolnikiem ziemi, a także panem, a nie niewolnikiem pracy. Praca ma dopomagać człowiekowi do tego, aby stawał się lepszym, duchowo dojrzalszym, bardziej odpowiedzialnym, aby mógł spełniać swoje ludzkie powołania na tej ziemi zarówno sam jako niepowtarzalna osoba, jak też we wspólnocie z drugimi, a nade wszystko w tej podstawowej ludzkiej wspólnocie, jaką jest rodzina. Łącząc się z sobą mężczyzna i kobieta w tej właśnie wspólnocie, której charakter określił sam Stwórca od początku, dają życie nowym ludziom. Praca ma umożliwić to, aby ta właśnie ludzka wspólnota znalazła środki potrzebne do powstania, do istnienia i do utrzymania. A dalej mówił, myśli moje i serce moje, raz jeszcze otwierają się ku wam ludzie ciężkiej pracy, z którymi tak wielorako związało mnie
moje osobiste życie, a potem i duszpasterskie posługiwanie. Życzę wam, żeby praca, jaką wykonujecie, nie przestała być źródłem waszej siły społecznej. I dlatego jeszcze raz patrzę w stronę pracowitego Śląska, Zagłębia. Jest to ziemia wielkiej pracy i wielkiej modlitwy. Jedna z drugą ściśle zespolona w całej tradycji waszego ludu, którego najczęstszym pozdrowieniem są słowa „Szczęść Boże”. Jest to jeden z najwspanialszych skrótów, jakie istnieją we wszystkich językach świata. Dwa słowa łączące pamięć o Bogu z odniesieniem do ludzkiej pracy. Dlatego też, kiedy budowaliśmy pomnik Jana Pawła II na placu katedralnym, to tam zostały wypisane te właśnie słowa, żebyśmy o nich nie zapomnieli, że te słowa skierował do nas Jan Paweł II. I wreszcie jeszcze jeden fragment z tamtego częstochowskiego, jasnogórskiego przemówienia. Ludzie wielkiej, ciężkiej, gigantycznej pracy ze Śląska i Zagłębia, a także z całej Polski, nie dajcie się uwieść pokusie, że człowiek może odnaleźć siebie, wyrazić siebie, odrzucając Boga, wykreślając modlitwę ze swojego życia, pozostając przy samej tylko pracy w złudnej nadziei, że same jej wytwory bez reszty nasycą wszystkie potrzeby ludzkiego serca. Nie samym bowiem chlebem żyje człowiek. A mówi to do was człowiek, któremu ogromnie leży na sercu ta olbrzymia, gigantyczna polska praca, jej owoce, jej skuteczność, jej reputacja w całym świecie. Mówi to człowiek, któremu najgłębiej leży na sercu, ażeby Polska stała się bogata i potężna przez swoją pracę. Ja nie wiem, my już wiele pewnie z tego wszystkiego zapomnieliśmy, a to są niesamowicie ważne słowa i dlatego Bogu dzięki dla wszystkich inicjatorów wydania tych właśnie tekstów, do których będziemy mogli wracać, przeczytać je spokojnie, spojrzeć, jakie były początki. Dlatego dla mnie rzeczą było oczywistą, że w preambule do statutu Solidarności pojawiły się również te słowa, że Związek Solidarność bazuje, budowany jest na chrześcijańskich wartościach, i katolickiej nauce społecznej. To jest siła nasza, to jest siła związku. To też my, starsi, seniorzy, tak, chcemy przekazać również młodym, żeby o tym nie zapomnieli. Bo jeśli zapomną, to nie ma przyszłości. Nie ma przyszłości, jeśli zapomną o tym, jakie są korzenie, jaka jest podstawa. A więc tamto spotkanie, tak pełne widać z tego, co Ojciec Święty mówił, widać również, jak jest emocjonalnie w to wszystko zaangażowany. A potem się to powtórzyło 4 lata później, kiedy, jak sam powtórzył, no ten biskup siedzący na węglu, potentat, biskup Herbert Bednosz wreszcie doprowadził do tego, że Ojciec Święty mógł przyjechać do piekar. Ale się okazało, to sam mówił w tym przemówieniu, okazało się, że piekary są za małe na to, żeby pomieścić wszystkich, którzy pragnęli spotkania z Ojcem Świętym. Dlatego piekary musiały się przenieść na to lotnisko pod Katowicami, lotnisko Muchowiec. I rzeczywiście tak było, bo Matka Boska w obrazie swoim cudownym, to była wyjątkowa sprawa, piekarzanie mówią, że dlatego lało, bo obraz Matki Boskiej Piekarskiej został wyjęty z ram i przyniesiony tutaj, w takim niesamowitym pielgrzymowaniu od parafii do parafii, od ostatniej niedzieli maja do 20 czerwca. Ten obraz szedł i wreszcie dotarł na lotnisko Muchowiec i tu odbyło się w obecności Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w tym cudownym obrazie spotkanie z Janem Pawłem II. I tutaj pozwólcie jeszcze kilka cytatów
bo to ważne, żeby wspomnieć to, co mówił papież 40 lat temu. To wszystko jest jakąś konsekwencją, to wynika jedno z drugiego. A żeby sięgnąć do samego korzenia pracy ludzkiej, czy to będzie praca w przemyśle, czy na roli, czy to będzie trud górnika, hutnika, czy pracownika umysłowego, czy domowe krzątanie się matki, czy trud służby zdrowia przy chorych, aby sięgnąć do samego korzenia jakiejkolwiek ludzkiej pracy, trzeba odnieść się do Boga. Szczęść Boże! Tym pozdrowieniem zwracamy się do człowieka, który pracuje, a równocześnie odnosimy jego pracę do Boga. Cały świat śledził i nadal śledzi, mówił papież, z przejęciem wydarzenia, jakie miały miejsce w Polsce od sierpnia 1980 roku. Co w szczególności dawało do myślenia szerokiej opinii publicznej, to fakt, że w wydarzeniach tych chodziło przede wszystkim o sam moralny ład związany z pracą ludzką, a nie tylko o podwyższenie zapłaty za nią. Uderzała również i ta okoliczność, że wydarzenia te były wolne od gwałtu, że nikt nie poniósł przez nie śmierci ani ran, chodzi o rok 80. Wreszcie i to, że wydarzenia polskiego świata pracy z lat 80. nosiły na sobie wyraźne znamie religijne. Sprawiedliwość i miłość społeczna oznacza tę pełnię ładu moralnego, jaki związany jest z całym ustrojem społecznym, a w szczególności z ustrojem pracy ludzkiej. Praca posiada swoją zasadniczą wartość dlatego, że spełniana jest przez człowieka. Praca jest powinnością człowieka, zarówno wobec Boga, jak i wobec ludzi, zarówno wobec własnej rodziny, jak wobec narodu, społeczeństwa, do którego należy. Tej powinności, czyli obowiązkowi pracy, odpowiadają też uprawnienia człowieka pracy. Należy je ujmować w szerokim kontekście praw człowieka. Sprawiedliwość społeczna polega na poszanowaniu i urzeczywistnianiu praw człowieka w stosunku do wszystkich członków tego społeczeństwa. Na tym tle właściwej wymowy nabierają te prawa, które związane są z wykonywaną przez człowieka pracą. Jest to przede wszystkim prawo do sprawiedliwej zapłaty, sprawiedliwej, czyli takiej, która starczy również na utrzymanie rodziny. Jest to z kolei prawo do zabezpieczenia w razie wypadków związanych z pracą. Jest to również prawo do wypoczynku. Przypominam, ile razy w piekarach poruszaliśmy sprawę wolnej od pracy niedzieli. Ze sferą uprawnień ludzi pracy łączy się również sprawa związków zawodowych. Są one wykładnikiem walki o sprawiedliwość społeczną, o słuszne uprawnienia ludzi pracy wedle poszczególnych zawodów. Tutaj papież zacytował swoją encyklikę Laborem Exercens o pracy ludzkiej. I zacytował również kardynała Wyszyńskiego, gdy idzie o prawo zrzeszania się ludzi. To nie jest to prawo nadane przez kogoś, bo jest to własne prawo wrodzone. Dlatego państwo nam tego prawa nie nadaje, ono ma tylko obowiązek je ochraniać i czuwać nad tym, aby nie było ono naruszane. Tak więc sprawa, która toczy się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, posiada głęboki sens moralny. Nie może ona być rozwiązana inaczej, jak na drodze prawdziwego dialogu. Dlaczego ludzie pracy w Polsce i zresztą na całym świecie mają prawo do takiego dialogu? Dlatego, że człowiek pracujący jest nie tylko narzędziem produkcji, ale podmiotem. Podmiotem, który w całym procesie produkcji ma pierwszeństwo przed kapitałem. Człowiek przez swoją pracę staje się właściwym gospodarzem warsztatu pracy, procesu pracy, wytworów pracy i podziału. Gotów jest i na wyrzeczenia, gdy tylko czuje się prawdziwym współgospodarzem i ma wpływ na sprawiedliwy podział tego, co zdołano razem wytworzyć. To jest to nauczanie Jana Pawła II. Do niego trzeba nam ciągle wracać, bo jestem o tym głęboko przekonany, że to wszystko jest tak szalenie aktualne. Trzeba nam to zgłębiać, przypominać i tym żyć.
czego Państwu z całego serca życzę. Dziękuję za uwagę. Бог заплатит всем.